Cześć, ja jestem Zarch i witam was w ostatnim odcinku naszej serii Zagrajmy w Halo Combat Evolved Anniversary. Zanim zacząłem nagrywanie tego odcinka, to wróciłem się tutaj jeszcze do zbrojowni i zabrałem sobie rakietnicę. Dlatego, że przypomniało mi się, że one mi będą teraz potrzebne. Może nie koniecznie potrzebne, ale bardzo będą przydatne, więc po prostu porzuciłem sobie karabin maszynowy, a zamiast tego właśnie wziąłem sobie rakietnicę i zostawiłem tylko shotgun. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. No i jesteśmy na miejscu. Don't worry, I have access to all of the reactor schematics and procedures. I'll walk you through it. First, we need to pull back the exhaust couplings. That will expose a shaft that leads to the primary fusion drive core. No i właśnie, tutaj nam Cortana powiedziała to, co już w sumie widzieliśmy od poprzedniego odcinka, czyli będziemy musieli tutaj po prostu wysadzić poszczególne silniki tego statku kosmicznego, żeby spowodować wielką eksplozję, dlatego że monitor, czyli 343 Guilty Spark, wyłączył możliwość zdalnej detonacji, czyli taką detonację, którą chcieliśmy zrobić. I tutaj musimy po prostu podejść. Good. Step one complete. We have a straight shot into the fusion reactor. I w ten sposób zniszczymy tutaj silniki, słuchajcie. No, muszę uważać i trafić tam. Muszę chyba poczekać do czasu, aż to się otworzy i teraz dopiero strzelić. Dokładnie. W ten sposób się udało. Fusion reactor number one destabilizes. Use explosives on the other three reactors. That should be enough to trigger a wildcat explosion of the engines. No, teraz czy ja tam się dostanę, kurde, na górę, o to jest pytanie, no. Teraz jest taki problem, że strzelają do mnie i nie mam za bardzo jak się bronić. Czekajcie, spróbuję tutaj przedostać się. Załatwić ich przede wszystkim. No i chciałbym tutaj, kurde, się dostać, no. Ajajaj, ależ jest problem teraz dla mnie. Spokojnie, spokojnie. Niech mi się tutaj zregeneruje szybko ta tarcza wreszcie. Aj, tylko nie spadaj, nie spadaj! No i proszę, jednak mi spadł. Dobra, w takim razie trzeba znowu całą drogę, kurczę, powrócić tam na górę. No i to jest właśnie najgorsze, kiedy spadniemy, to wtedy musimy się wracać. Proszę bardzo. Muszę tutaj po prostu przelecieć, a raczej pobiec tam, gdzie udałem się wcześniej. Tutaj właśnie nam w międzyczasie Cortana powiedziała, jak musimy dostać się. Tylko że teraz też nie wiem, czy dobrą stroną idę, szczerze mówiąc. Cortana nam powiedziała, jak musimy się dostać właśnie do tych silników i jak musimy spowodować te wybuchy. Właśnie tak jak widzieliście, tamte silniki się otwierały w pewnym momencie i właśnie wtedy trzeba wystrzelić rakietę. Ja właśnie wróciłem się po rakietnicę, bo tak jest zdecydowanie łatwiej niż na przykład wrzucać tam granaty. Granaty nie są aż tak celne jak rakietnica i dlatego wolałem właśnie skorzystać z rakietnicy i po prostu wrócić się po nią, niż próbować tam wysadzać te silniki granatami. Tak też wam polecam, jeśli byście przechodzili tą grę sobie na własną rękę. No ale tutaj naprawdę jest ich tylu, że tutaj muszę uważać, żeby nie polec zaraz. Kurde, jeszcze kolejni wyskakują. Gdzie ja się w ogóle teraz wróciłem? Aha, tu jestem teraz, dobra. To jest w sumie też dobry plan, bo tutaj możemy sobie przeskoczyć. I teraz tak naprawdę jesteśmy po drugiej stronie w ogóle. Dobra, udało się. Teraz uwaga, trzeba będzie znowu spróbować. I strzelić wtedy, kiedy się te silniki tutaj otworzą. Na razie są zamknięte, jak widzicie. Czekamy więc, ale trzeba uważać, bo też są sentinele, które nas atakują. I teraz. Dobra, udało się. W związku z tym tutaj skaczemy i za chwilę spróbujemy wskoczyć właśnie tutaj na te platformy z powrotem. Dobra, i tym razem mi się udało i tak właśnie to trzeba robić. W ten sposób nie spadniemy na dół i możemy bez problemu później kontynuować dalej naszą operację. Jeszcze kurde atakują jacyś. Spadamy. Dobra, na razie spokój. W związku z tym szybko tutaj aktywujemy. Nie, kurde, spadłem. No coś niesamowitego. Czekajcie, może jednak uda mi się tam trafić mimo wszystko. Spróbujemy w każdym razie.
Bo to się cały czas przecież otwiera. I chyba powinno mi się udać trafić. Tak jest. Daliśmy radę, więc został mi tylko właściwie ostatni silnik do zniszczenia. Keep it up. Only one more fusion reactor to go. Zdaje się, że to tędy. To tutaj właśnie wcześniej się dostałem. I teraz tylko pozostaje mi po prostu przejść tam, gdzie byłem na początku tego odcinka. No i to już powinno załatwić sprawę. Mam jeszcze 4 rakiety, więc w zupełności powinno mi wystarczyć. Załatwię tego. Oczywiście po drodze jeszcze będą mnie atakować kolejni przeciwnicy. Ale miejmy nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Proszę bardzo, ilu tu jest? Muszę też uważać, bo kurczę, nie mam już apteczki w razie czego. Więc jak tylko stracę... Dobra, idę jeszcze tędy. Więc jak tylko stracę jeszcze tarczę, no to zginę po prostu. A więc naprawdę tutaj trzeba będzie zwrócić na to uwagę. Bo raczej tutaj nie widzę, żeby gdzieś miała być jakaś apteczka w razie czego. Żeby zregenerować sobie tą energię. No i dobra. W takim razie, panie i panowie, uwaga. Chyba, że tutaj, kurde, gdzieś bym znalazł apteczkę, ale nie widzę niestety nic. Spróbujmy. Aktywujemy to tu. No i czekajmy. Teraz spróbujemy tutaj wystrzelić już od razu. Kurde, niestety nie trafiłem. Zobaczmy raz jeszcze. Niech się to, kurde, znowu otworzy. I teraz. Proszę bardzo. I chyba daliśmy radę, wiecie? Czy nie? Jeszcze nie, kurde. Ajajaj. A jednak. Dobra, wcześniej popełniłem głupi błąd i jeszcze na koniec zginąłem, ale teraz się powinno już udać lepiej. Przede wszystkim zniszczyliśmy ostatni silnik i czekamy na komunikat od Cortany. There's a service lift at the top of the engine room. It leads to a class 7 service corridor that runs along the ship's door structure. Hurry! Dobra, a więc to, co teraz musimy zrobić, to dostać się do windy na trzecim piętrze. To nawet jest po tej stronie, więc tutaj spróbuję się przedostać. Dostać się do windy na trzecim piętrze i po prostu się stąd ewakuować. Ja teraz spróbuję zabrać od kogoś karabin, tylko że na razie nikogo takiego nie znajduję. Ale myślę, że w końcu kogoś takiego znajdę, jakiegoś przeciwnika. I powinno wtedy się udać. Szukamy więc tej nieszczęsnej windy. Dlatego, że teraz po prostu już rakietnica mi raczej, z tego co pamiętam, nie będzie potrzebna. Aczkolwiek jeszcze zobaczymy. Więc teraz przydałby mi się taki karabinek, no bo moglibyśmy trochę też postrzelać właśnie z karabinu na wypadek, gdyby mi zabrakło naboi do shotguna. Chociaż teraz jest ich na tyle dużo, że raczej nie powinno być problemu, no ale lepiej nie ryzykować. Tutaj właśnie jest o tyle problem, że ostatni checkpoint jest jeszcze przed zniszczeniem tego ostatniego silnika. Jeśli tutaj po drodze giniemy, no to musimy powtarzać całość, więc muszę bardzo uważać. Najważniejsze jednak, że teraz zdobyłem sobie karabin. No i będziemy próbować dalej. To już tutaj jest to trzecie piętro, więc prawdopodobnie przez te drzwi się przedostaniemy i tam właśnie trafimy do windy. Stąd dokonamy już jakoś ewakuacji, mam nadzieję. Jazda tędy. Dobra, jesteśmy już bardzo blisko. I oby się to udało. Kurde! Okej, otworzyło nam się przejście cudem. No i proszę, mamy tutaj przeciwników jeszcze. Załatwmy ich wszystkich. Kurde, mam już prawie zero energii. Ajajaj. Naładuj, naładuj tarczę, szybciej. Szkoda, że nie ma nigdzie żadnej apteczki, bo się przydała. No ale okej, musimy sobie jakoś radzić z samą tarczą. No i co, mamy windę. Zamyka się przejście i powinniśmy wjechać chyba. Albo raczej zjechać na dół. Co jest grane, kurde. Dobra. Cortana to Echo 419. Come in, Echo 419. Roger, Cortana. I'm reading 555. The pillar of Autumn's engines are going critical, Foehammer. Request immediate extraction. Approach the crash site and be ready to pick us up at external access junction 4C as soon as you get my signal. Affirmative. Echo 419 going on station. Echo 419 to Cortana. Things are getting noisy down there. Everything okay?
Negative. We have a wildcat destabilization of the ship's fusion core. The engines must have sustained more damage than we thought. Analyzing. We have 6 minutes before the fusion drives detonate. We need to evac now. Activating final countdown timer. When it reaches zero, the engines will detonate. The explosion will generate a temperature of almost 100 million degrees. Don't be here. No i właśnie, teraz jest ostateczne już odliczanie. Zostało niecałe 6 sekund do tego, żeby tutaj wszystko już zupełnie wybuchło. Okazuje się, że to nasze zniszczenie tych wszystkich silników wywoła jeszcze większe obrażenia niż się początkowo spodziewaliśmy. No i tak jak mówię, pozostało 6 minut, teraz już trochę ponad 5, żeby się stąd wydostać i ewakuować się. Skontaktowaliśmy się w międzyczasie z innym oddziałem, który ma nas stąd zabrać. No ale przede wszystkim najpierw musimy się wydostać z tego miejsca. Dlatego właśnie wziąłem teraz Warfoga i czeka nas szybka przejażdżka, żeby po prostu stąd spadać. Nie ma teraz czasu tak naprawdę na walkę, więc po prostu jak najszybciej się stąd wydostaniemy i miejmy nadzieję, że zdążymy. Ajajaj. Sami widzicie, że jest spory kawałek drogi przed nami, jeszcze 1,5 kilometra. Więc musimy się naprawdę spieszyć. Bo jeśli nie zdążymy, to tutaj zginiemy, a do tego przecież nie chcemy dopuścić. Absolutnie tutaj nie ma czasu na to, żeby walczyć, po prostu trzemy przed siebie i uciekamy stąd jak najszybciej. Jeszcze sentinele się włączyły do akcji, co gorsza. I próbują nas tutaj powstrzymać, no ale miejmy nadzieję, że to już się im nie uda tutaj absolutnie. Całość jeszcze utrudnia fakt, że prowadzenie tego Warfoga nie jest też proste, kiedy chcemy tak się spieszyć, bo jest to pojazd bardzo bezwładny i ciężko go nieraz wyrobić na zakrętach, ale mam nadzieję, że mi się tutaj uda. W każdym razie jest to już praktycznie właśnie sam koniec tej gry. A i tędy nie przejdę, kurde. W takim razie naokoło przejdziemy, czyli tutaj. Dobra, jakoś tędy spróbujemy może. Ajdej, muszę bardzo uważać, no. Okej, daliśmy radę. I teraz tutaj wjeżdżamy. I proszę bardzo. Już, kurczę, nieco ponad 700 metrów. Tak więc powinno nam się udać, o ile nas tutaj nikt nie wysadzi w powietrze, no to powinniśmy zdążyć. Bo czasowo jesteśmy w dobrej sytuacji. Jeszcze 3,5 minuty, więc jest okej. Aby tylko się udało. Kurde no. Oczywiście jeszcze jakieś komplikacje. Już nie zmieniam wam na starą oprawę graficzną, bo tak naprawdę w takiej dynamicznej sekwencji nie ma co tutaj właśnie na to zmieniać, bo później będziemy mieli problemy, żeby cokolwiek zobaczyć. No, na chwilę ekran się robi czarny. Ja tutaj po prostu postaram się już dojechać. Oczywiście, żeby nie było za łatwo, to musi być masa jakichś przeszkadzajek. Musimy tutaj jakoś wykręcać się wśród tych wszystkich przeszkód. Ale patrzcie, jesteśmy już naprawdę bardzo blisko. Tutaj uważajmy jeszcze na tę wieżyczkę. Ale to już praktycznie będzie tutaj. Niecałe 200 metrów. Kurde no. Jeszcze musiało mi się wywrócić. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ajajaj, nie wiem czy tutaj przypadkiem nie muszę się... Nie, nie z tej strony, no. Tutaj. Nie wiem czy tu przypadkiem nie muszę się rozpędzić jeszcze. Chyba nie, zobaczmy. Tak, wystarczy normalnie wyjechać. No kurde, dlaczego jeszcze teraz takie problemy? Ha, i sami widzicie. Nie może być za łatwo. Dobra, wykręciłem. I jazda. Teraz już tylko pora wyjechać i to chyba powinno skończyć. Aha, musimy tutaj poczekać. I tutaj zostaniemy zabrani. She's gone. Calculating alternate escape route. Ship's inventory shows one longsword fighter is still docked in Launch Bay 7. If we move now, we can make it. O kurczę, o tym już nie pamiętałem nawet, a więc oddział, który chciał nas uratować, został zniszczony tutaj przez Covenantów i jeszcze musimy ponad kilometr dalej jechać, a mamy tylko 2 minuty na to. No to pięknie, kurde, myślałem, że
ze sporym zapasem czasowym dojechaliśmy, a tu okazuje się, że w końcu dojedziemy tam na styk. Tym bardziej, że cały czas są tu jakieś wybuchy. O kurde, sytuacja się mocno skomplikowała. Gdybym to wiedział, to bym się, kurczę, bardziej spieszył i starał, ale tak, no to teraz musimy z pełną dramaturgią jakoś dojechać, kurczę, do końca. Jejku, co tu się wyprawia? Też jestem zdziwiony, że właśnie tak wiele rzeczy pozapominałem z Halo, zwłaszcza, że grę przyszedłem nie raz. A tutaj proszę. Wow! No to pięknie, chyba już tego nie przeżyjemy, co? Kurde. Te ciągłe wybuchy też mogą nas dopaść, okazuje się. Jazda, jazda, już tylko, kurczę, troszkę ponad minutę, a ja nawet połowy dystansu nie przejechałem, więc teraz jestem w złej pozycji. Miejmy nadzieję, że teraz trochę przyspieszę. Oj, tutaj muszę się rozpędzić, żeby tam przeskoczyć. Jazda, jazda. Oby się udało. Kurde. Co, spadnę? Ajaj, a jednak się udało, dobra. Myślałem, że aż tam muszę wskoczyć. Ale też trochę taka drobna zagrywka. Nie! Wjeżdżaj, wjeżdżaj, proszę cię! Kurde, co tu się wyprawia? Ależ emocje, patrzcie. Pół minuty i ponad 300 metrów. Jeśli się nie wywrócę, to zdążę, ale problem w tym, żeby się właśnie nie wywrócić. Spokojnie, dojedźmy tam, no. W ostatnich sekundach mi się uda, albo nie. Patrzcie na to. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, teraz na pieszo. 10 sekund, widzicie to co ja? Chyba nie zdążę, kurde. Tak mało zabrakło. Szybciej. Ja cię kręcę. Albo zdążę jednak. To jest niesamowite, ale zabrakło mi dosłownie 3, może 4 sekund, żeby tam dotrzeć do tego statku kosmicznego. Teraz widzicie, że poszło mi już dużo lepiej za drugim razem. Mam jeszcze 1,5 minuty, a tymczasem jestem już praktycznie na miejscu, więc tym razem nam się uda. Szkoda, że nie udało mi się za pierwszym razem, bo była naprawdę ogromna dramaturgia przez te moje wypadki po drodze. No ale teraz się wreszcie udało. We're cutting it close. Here we go. Shut them down. We'll need them later. No i proszę bardzo, wielki wybuch i udało się teoretycznie zniszczyć Halo. Fancy a look? Did anyone else make it? Scanning. Just dust and echoes. We're all that's left. We did what we had to do. For Earth. An entire Covenant armada obliterated and the Flood. We had no choice. Halo. It's finished. No. I think we're just getting started. No i właśnie, jak to powiedziała Cortana,
W ogóle tutaj ciekawa scena, że Chief zdjął kask, ale my oczywiście nie zobaczyliśmy jego twarzy. To też jest swego rodzaju kult, że przez tyle części nie możemy zobaczyć twarzy tego głównego bohatera. No i cóż, w każdym razie zniszczyliśmy Halo. Cała armada Covenantów, czyli Sprzymierzonych, oraz Flood, czyli Potopu, została teoretycznie zdziesiątkowana. Jak to powiedziała Cortana, udało nam się, ale z kolei Chief, Master Chief powiedział, że tak naprawdę teraz dopiero się wszystko rozpoczyna. Co też stanowi zapowiedź tego, że w kolejnych częściach jeszcze się będzie wiele działo. Teoretycznie oczywiście na zakończenie wydaje się, że zagrożenie zostało zażegnane, ale Master Chief doskonale wie, że to dopiero początek i że przed nim jeszcze wiele pracy. Zresztą, ponieważ ukazały się kolejne części Halo, no to my też wiemy, że tak naprawdę wojna z Covenantami nie została tutaj jeszcze zakończona. Co to, to nie, że w kolejnych częściach ta historia będzie kontynuowana. No i cóż, tak jak ja już mówiłem, jeśli chodzi o nagranie przeze mnie kolejnych części serii Halo, to tutaj nic wam nie chcę obiecywać, dlatego że naprawdę mam wiele gier w planach do nagrania i ja już teraz bardzo ostrożnie podchodzę do tego, żeby cokolwiek zapowiadać. W każdym razie oczywiście napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejne części na moim kanale. W takim wypadku następną grą, którą bym nagrał z tej serii, to oczywiście Halo 2. Akurat w tym przypadku byłaby to jedyna część, którą bym nagrał ze starą oprawą graficzną, no bo Halo 2 ukazało się na pierwszym Xboxie i na PC-tach, no i gra nie została odświeżona graficznie tak jak pierwsza część, więc tutaj byście musieli oglądać właśnie grę w tej starej oprawie graficznej, tak jak tutaj wam pokazywałem nieraz jedynkę. Oczywiście dwójka ma trochę tą oprawę graficzną usprawnioną w stosunku do jedynki, ale mimo wszystko wciąż daleko tutaj do poziomu z tego remake'a, więc to musicie mieć na uwadze. No ale myślę, że nie ma innej opcji i że jeśli miałbym wam pokazywać inne części, to po kolei, tak jak się ukazywały, bo jednak tutaj warto, abyśmy poznali tą historię od początku do końca. I mówię tutaj nie tylko o was, ale też i o sobie, bo tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja ukończyłem kilkukrotnie pierwszą część Halo, ale nigdy nie ukończyłem żadnej innej części. Jedynie zdarzyło mi się rozpocząć dwójkę, zdarzyło mi się też pograć w Halo Reach, ale nigdy nie na dłuższą metę, tylko troszkę pograłem sobie w te części, ale nie znam tak naprawdę fabuły całej serii, więc chęcią bym też poznał wraz z wami. Tylko że tak jak mówię, to też zależy od tego, czy będę miał na to czas, więc tutaj absolutnie nic nie obiecuję, nic też nie zapowiadam. Jeśli kiedyś bym znalazł czas na Halo 2 i kolejne części, to na pewno z chęcią wam te gry też pokażę. No ale tutaj, tak jak mówię, też zależy od waszych komentarzy i od tego, czy ten czas na te kolejne części jeszcze znajdę. Ja jednak myślę, że to jest na tyle kultowa seria, że warto by wam ją przybliżyć, tym bardziej, że tak naprawdę mało jest let's playów właśnie z serii Halo na polskim YouTubie, więc fajnie by było, abyście też tą grę poznali, tym bardziej, że Halo wbrew pozorom nie jest aż tak popularną serią w Polsce jak niektóre serie, no bo jednak wiadomo, tutaj Xbox nie ma aż takiej popularności jak PlayStation, czy tym bardziej jak pecety. Więc to się mówi samo przez się, że cała seria Halo, więc też nie ma takiej aż popularności. No ale cóż, tak jak mówię, niczego nie obiecuję, jeśli się uda nagrać, to fajnie, jeśli nie, to też to musicie tutaj zrozumieć, no bo tak jak mówię, wszystko zależy od tego, ile czasu uda mi się tutaj znaleźć. Ja podsumowując Halo Combat Evolved Anniversary, jestem pod dużym wrażeniem, bo mimo tylu lat, jakie minęły od premiery pierwszej części na pierwszym Xboxie, to ta gra naprawdę się aż tak bardzo nie zestarzała, jakby się mogła zestarzać. Oczywiście jest tutaj wiele już takich dość archaicznych rozwiązań, które już nie występują we współczesnych shooterach, choćby nawet taki fakt jak celowanie, czyli strzelanie po prostu bez przycelowania. Jednak rozgrywka według mnie jest na tyle wciągająca, że tutaj się nie zwraca na te archaiczne rozwiązania uwagi.
a wręcz chce się w to grać, bo jakoś ta seria Halo ma taką swoją specyficzną grywalność, że po prostu to wciąga na dłużej i że chce się poznawać też tą fabułę, która może jest prowadzona dość szczątkowo, bo jednak tutaj wprawdzie jest to wszystko zakręcone i tak dalej, ale tych filmików nie ma zbyt wielu. Ale właśnie jako, że to uniwersum jest na tyle rozbudowane, to chce się poznawać te kolejne losy Master Chiefa i Cortany. I sam jestem ciekaw, jak to się dalej tutaj potoczyło, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że i seria Wam się podobała. Po komentarzach widziałem, ku mojemu zaskoczeniu, że było wielu zwolenników tej serii. Byłem trochę aż zdziwiony, bo nie sądziłem, że tak dobrze tą serię przyjmiecie. Oczywiście było też wiele głosów, żebym tej gry nie nagrywał, ale to zawsze jest zrozumiałe, że nie wszystkim dana gra się musi podobać. Mam jednak nadzieję, że ci z Was, którzy tą grę oglądali, że jesteście zadowoleni, że ta seria spełniła Wasze oczekiwania. Bodajże 15 odcinków nam to zajęło, czyli w sumie podobnie jak niedawno zakończona seria z gry Metal Gear Solid. No i cóż, teraz już tylko będziemy oczekiwać do kolejnych gier. Najbliższą taką serią na moim kanale będzie chyba Assassin's Creed Liberation HD, czyli odnowienie, reedycja HD gry, która ukazała się bodajże w 2012 roku na PlayStation Vita. Teraz właśnie ten spin-off serii Assassin's Creed ukaże się na PC-tach i na konsolach stacjonarnych. Ja Wam tą grę pokażę, bo sam jestem ją zaciekawiony, jako że nie grałem w nią na PlayStation Vita. A myślę, że wielu z Was też nie grało w ten tytuł, więc będziecie pewnie zainteresowani, żeby sobie tą grę zobaczyć. 15 stycznia jest jej premiera, więc w tych okolicach spodziewajcie się serii. Oprócz tego pod koniec stycznia rozpocznę obiecanego Wiedźmina, pierwszą część, tak żeby przechodzić właśnie też tą serię. Też chcę przejść wszystkie części Wiedźmina, włącznie z nadchodzącą trójką. Też zobaczycie oczywiście kolejne części serii Metal Gear Solid, więc na kanale będzie się sporo działo, bo oprócz tego jeszcze inne jakieś filmy urozmaicające będą się pojawiać, typu niezależne granie, jakieś vlogi, może retro wspominki. Będę się starał, aby na kanale właśnie była jakaś różnorodność cały czas zachowana i mam nadzieję, że tutaj będziecie zadowoleni. Oczywiście możecie też pisać swoje sugestie tego, co chcielibyście zobaczyć, a tymczasem już będę się z Wami żegnał. Tradycyjnie, jeśli po tych napisach coś się pojawi, może jakiś filmik czy coś, to wtedy Wam to jeszcze pokażę, ale jeśli chodzi o mój komentarz, to już będzie na tyle. Więc raz jeszcze dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli seria Wam się podobała i chcecie kolejnych części Halo na moim kanale, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. To mi właśnie da znać, czy chcecie ewentualnie te kolejne osłony Halo u mnie zobaczyć. No i usłyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale, w kolejnych seriach, jakie się będą pojawiać, więc dziękuję Wam za uwagę i za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!